kiedy będziecie to oglądać. Prawdopodobnie obraz o ludzie Raji na terenach Indii, którzy łażą po drzewach, aby dzielnie wydobywać miód z barci pszczelich, będzie już w trasie do zwycięzcy konkursu pod tytułem Kwiat paproci. Dziś w programie wyginam śmiało ciało z koncao, reportaż Anny B. o przerzucaniu dzieci, z wizytą u grzebyka, a po drodze wieczór, właściwie południe poetyckie z Markiem Szupryczyńskim. Wiersze zaprezentują Kamil Prabucki, Anna B., Owocny, Piotr z Katowic oraz Ania Szarek. Następnie Marcin Grzebyk przeczyta kolejny odcinek swojej książki Misja Kambodża. W Teatrum Ropakharum dzisiaj wakacyjne przemiany, dalsze losy naszego wynurta i prosiunki. Krzysztof Małkiewicz to nauczyciel wychowania fizycznego i fotograf z zamiłowania. Dziś będziemy mogli podziwiać jego niezwykłe zdjęcia, w których doskonale ujmuje ruch i emocje w sporcie na skateparku. Nastoletni kompostownik artystyczny to dzieło 15-letniego Mariana Witka. Bardzo interesująca autoprezentacja. Piotr Szudejko w swym kąciku filozofii użytecznej dzisiaj opowie nam o początkach feminizmu i Madame Beauvoir. A Suwalska Żaba pięknie zinterpretuje wiersz swojego autorstwa. Co tu dużo mówić o miłości matki do syna. W tle praca syna pod tytułem Kwiat paproci. Długo wyczekiwane wyniki naszego konkursu plastycznego pod tytułem Kwiat paproci przedstawi Agata Krasowska, artystka plastyczka. A zakończymy Robsonakiem. Robsonak napisał zupełnie nowy w stylu wiersz do poziomki. Dużo wrażeń. A jeszcze bardzo ważna sprawa. Rozmowa z Adamem i Igorem o kalistenice. Do tej rozmowy w ogóle nie znałam tego słowa. Kalistenika. A więc w zdrowym ciele zdrowy duch.
Cześć piwniczingu artystycznym, nasza Anetka, nasza pani od promocji, kobieta z klasą, kobieta z gustem i kobieta, której pasją jest sport. Anetka, cześć. Mam dwa pytania do ciebie i proszę, rozwiń odpowiedź. Pierwsze pytanie to, jakie sporty uprawiasz, a drugie, co ci daje sport? Pięknie mnie przedstawiłaś, bardzo ci dziękuję, bardzo mi miło. Na początku muszę powiedzieć, że te wszystkie sporty, które uprawiam, to jest zwykła amatorka. Jeżdżę rowerem, pływam i biegam. Bieganie jest mi najbliższe i najwięcej dla mnie znaczy. Zaczęłam tę przygodę grubo po 40, a koronę maratonów polskich zdobyłam w wieku 45 lat. I to jest dowód na to, że wiek tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Co mi daje bieganie? Oprócz takich oczywistości jak zdrowie, kondycja i pozytywne nastawienie do życia. I tu są te słynne endorfiny, które rzeczywiście działają. Bieganie to jest przede wszystkim wolność. I czuję tę wolność za każdym razem, kiedy wiążę sznurówki w butach. Wow. Byłam w piwniczingu. Dzień dobry. Jestem zwolennikiem sportu. Specjalizuję się w przerzucaniu dziećmi. Mianowicie przerzucam dzieci wzwyż, rzucam dziećmi w dal i przerzucam dzieci przez płot. I przyjechałam tutaj do stolicy, żeby uprawiać swoją pasję. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w stolicy. Plac zabaw nieczynny. Bezwzględny zakaz przerzucania dzieci przez płot. Ja się pytam, dlaczego? Cześć. Za chwilę ruszamy do Łeby, żeby sprawdzić, czy Grzebyk to rzeczywistość, czy fikcja literacka. Zaprosił nas strasznie serdecznie. Może spróbujemy sił na jego deskach, na fali. No i ruszamy. Zawsze wozimy ze sobą wiersze naszego dziadka Marka z Torunia. O starodawnym Toruniu. Bajeczka, wycieczka. W zimowej scenerii, jak na obrazku szancera, pod niebem usianym gwiazdami pędziła mała księżniczka wielkimi saniami. Rącze konie, wesoło prychając, z rozwichrzonymi grzywami wzbijały tumany śniegu, waląc kopytami. Przy uprzęży srebrne dzwoneczki rytmicznie dźwięczały, a oszronione płozy do taktu skrzypiały. Mile ta mroźna muzyka w ludzkim uchu brzmiała, przy tym skutecznie wilki od sań odganiała. Z mijanych wiejskich chałup chłopi wybiegali i małej podróżniczce nisko czapkowali. Nagle mury wśród śniegów z mgieł się wyłoniły, naśladując wieśniaków baszty pochyliły. Witamy, witamy, witamy! Żelazem zgrzytały, otwierając na oścież swe olbrzymie bramy. Na pamiątkę uroczystego przez mury witania krzywa wieża księżniczce do dzisiaj się kłania. Odkłoniła się grzecznie, hej! Z bata strzeliła i uliczkami grodu kłusem popędziła. Mróz trzymał, śnieżek pruszył, wokół było biało, przepięknie i bajkowo miasto wyglądało. Strzeliste wieże kościołów pacierze szeptały, a stare kamienice ziewając drzemały. Wielkie, brzuchate spichrze wypchane zbożami spoglądały na Wisłę małymi oknami. Na rzece skutej lodem szkuty cumowały, trzeszcząc cicho wręgami, na odwilż czekały. Flisacy pod kotwicą z fajeczek pykali i przy piwku piosenki o Wiśle śpiewali.
przed knajpą dziewki na mrozie, drżąc pod latarniami, chuchały w zimne dłonie, tupając nóżkami. W staromiejskiej kucharki garnkami szurały i wesoło szczebiocząc strawę gotowały. Halabardnicy miejscy przy kuchni się grzali i o sprawach służbowych żywo rozprawiali. Mieszczanie, gwarząc przy stołach, stare winko pili i za zdrowie mieszczanek toasty wznosili. Ksiądz proboszcz od świętych Janów po mieście myszkował i grzesznych mieszkańców zgorszony strofował. Tyś nic poni, tyś hulaka, ty nie słuchasz mamy. Jutro w konfesjonale o tym pogadamy. A ludzie, jak to ludzie, z życia chciwie brali jego najlepsze kąski pełnymi garściami. Takie to scenki ciekawe księżniczka widziała, gdy bogobojny toruń nocą objeżdżała. Kontenta wio! Pokrzykując, śmiała się, klaskała, baranicą nad głową w pędzie wywijała. Spod sań przerażone koty w bok uskakiwały i na baszcie koci łeb schronienia szukały. Nie uciekały w stronę kociego ogona, bo ta baszta niedawno została zburzona, a księżniczka kici kici za nimi wołała i biczem sople lodu spod dachów strącała. Te pod kopytami koni się rozpryskiwały i srebrnymi iskrami ku chmurom wzbijały. Gapie, rozdziawiając gęby, głowy zadzierali i ciesząc się jak dzieci, z radości skakali. Bowiem iskry spadając jak gwiazdy migały, zdawało się, że sanie wprost z nieba zjeżdżały. Na staromiejski rynek księżniczka trafiła. Mocno lejce ściągnęła, konie osadziła, na dziedzińcu ratusza zaprzęgiem stanęła i w sali królewskiej znużona zasnęła. Z herbu uśmiechnięty anioł bezszelestnie sfrunął, kołderką ją otulił, kotary zasunął, kwiaciarki pod oknami na palcach chodziły i piękne kołysanki księżniczce nuciły. Flisacze skrzypki tkliwie o miłości grały, a rozmarzone żabki kumkając wzdychały. Z nad Wisły mgła gęstniejąc wolniutko się wije, za chwilkę siwym płaszczem bajeczkę zakryje. Przymknij śliczne oczęta i śnij, ma córeczko, że pędzisz na spotkanie z następną bajeczką. Marek Szupryczyński, Toruń, grudzień 2008 roku. Kiedy siałem w polu mak, stary gadatliwy szpak tłumaczył mi właśnie tak. Raz maleńki młody szpak nastroszył swe piórka tak, to pokazał mi szpak jak. Bowiem chciał wyglądać tak ten młodziutki mały szpak, jak wygląda duży ptak. Gdy nastroszy się aż tak, jak pokazał znowu szpak. Lecz się nadał byle jak ten głupiutki mały szpak, i to było mu nie w smak, nie wyglądał bowiem tak, jak wygląda duży ptak, gdy nastroszy się tak, jak zrobił to maleńki szpak, który czynił coś nie tak, by wyglądać prawie tak, jak dorosły duży ptak. Tu na siebie wskazał szpak. No i nie wyglądał tak. Wyglądał jak mały szpak. Tu się skulił stary szpak, by pokazać mi, aż jak mały był ten młody szpak. Czy siak rozgadany stary szpak spytał mnie na końcu tak. Zrozumiałeś co i jak? I odrzekłem jasne, tak. Dumny z siebie stary szpak, że tłumaczył mądrze tak, że zrozumiał go ten sak, co rozsiewa w polu mak. I choć nie był bystry tak, tak ocenił mnie ten ptak, jak uczony stary szpak, jednak pojął co i jak.
No i kontent z siebie szpak, choć nieładnie robić tak, wydziobał zasiany mak. Czym mnie zdenerwował tak, że mnie trafił jasny szlak. Szkoda gadać, słów mi brak. Marek Szupryczyński, Torun, listopad 2009. Mysi bal. Raz myszki z kuchni serek zwędziły, mysi króliki dwa zaprosiły i pod podłogą bal urządziły, na którym z gośćmi polkę tańczyły. Potem do stołu wszyscy usiedli, chociaż ser zjedli, się nie najedli. Myszki na chwilkę bal opuściły, z spiżarni chlebek czerstwy zwędziły. Mysi króliki chlebek dziobały, a myszki skórkę twardo ukrupały. Gdy wszystko zjadły, znowu tańczyły. Tak wywijały, aż się spociły. Więc śpiącom spodek zwędziły i chłodne mleczko z niego wypiły. Mysi królikom mleczka nie dały, te obrażone fru odleciały. Tak bal się skończył. Wszystko widziałem, przez dziurkę w serze podpatrywałem. Skąd miałem serek? Źle postąpiłem, mały kawałek myszką zwędziłem. Nad starym zamkiem, gdy zmrok zapada, zjawia się dziwnych ptaszków gromada. Szybują z wdziękiem, krążą koło, cichutko piszczą, jest im wesoło. Zdziwiona sowa wytrzeszcza ślepia i wzrok swój sowi w te stwory wlepia. To nie są ptaki, to lotne ssaki. Oczom nie wierzę, to nie toperze. Sowa się dziwi, a mnie, bo każde dziecko dobrze wie, że tak naprawdę myszka skrzydlata o wielkich uszach nad zamkiem lata. Wiedzą z przedszkola Wojtuś i Jacek, to pospolity nietoperz, Kacek. Marek Szupryczyński, Toruń, wrzesień 2008. Fraszki o nauczycielach. Czyta Ania Szarek. Pan od matematyki. Mnie się wydaje, że czasem za dużo dodaję. Na pana od biologii. To niezły gagatek. Nawet w szkole skacze z kwiatka na kwiatek. O pani od historii. Już na pierwszy rzut oka miniona epoka. O uczniach i nauczycielach. Nauczyciel w szkole to pan. Nauczycielka to pani, a mnie się w głowie myśl taka miota, że ja i reszta klasy to zwykła hołota. Prawie dojeżdżamy. Tu sobie grzebyk chodzi na spacerki, o. To jest grzebyk. Cześć. Cześć, proszę bardzo. Z talerzami nas gości. I to jest jego posiadłość. O, jaki zaciszek. Karingtony tutaj mieszkają. Tu mieszka. Bogacze. Marcin zabrał nas nad morze i będziemy pływać na subie.
proszę, co za drzwi? Drzwi są jeszcze po niemieckie, mają ponad 100 lat. To jest ślad po tym, że w miejscu, gdzie mieszka Marcin Grzebyk, znajdował się bardzo zabytkowy dom, w którym mieszkała jedyna rodzina prawdziwych lekarzy w Łebie. Co za drzwi? Ponad stuletnia jabłonka, jeszcze żyjąca, świadkowa tych wszystkich wydarzeń. Zakołowała mewa i nasz pomarańczowy busik zamienił się w odjazdowego jeepa. Dobry wieczór, Marcin Grzebyk, odcinek 19, misja Kambodża, piwniczynk artystyczny. Zapraszam na ciąg dalszy wspomnień komandora Chrężla. Kambodża, wspaniała przygoda i wspomnienia. Misja w Kambodży była wspaniałym doświadczeniem życiowym i wywarła na nasze życie osobiste, kariery wojskowe ogromny wpływ. Poznaliśmy inną, wspaniałą kulturę i ludzi tak przyjaznych, zawsze uśmiechniętych, choć bardzo biednych. Słowa Mister, Mister, daj słyszę do dziś w uszach, obracam się i widzę liczną rodzinę i klan. Pomagałem im jak mogłem, łamiąc wewnętrzne postanowienia i regulaminy. Za co zostałem nawet ukarany przez dowództwo drugiej zmiany. Naganą w rozkazie. Byłem chyba jedynym żołnierzem ONZ ukaranym za dokarmianie dzieci. Z czego jestem dumny, ale widocznie nie wszyscy mają taką samą empatię jak ja. Oczywiście nigdy tego nie żałowałem i dziś zrobiłbym to samo. Misja oczywiście była niebezpieczna, o czym świadczą liczne przypadki śmierci żołnierzy ONZ. Batalion bułgarski, kanadyjski. Czy potyczki naszych wojsk w Siem Reap, Kampong Tom, na szczęście dla nas bez strat. Była też niebezpieczna ze względu na liczne tropikalne choroby oraz wypadki drogowe. Brak przepisów o ruchu drogowym i jazda pod prąd to była norma. Na drogach panowało jedno prawo, wyznaczone przez większy i cięższy środek lokomocji. Miałem też szczęście, że nie pojechałem na weekend z 24 na 25 października 1992 roku z kolegami do Sihanoukville. Był to koniec miesiąca i musiałem przygotować listy płac. Nieszczęśliwy wypadek w nocy z 26.10 i śmierć dwóch naszych kolegów, Eugeniusza Lewandowskiego i Andrzeja Wydrzyńskiego, odcisnął na każdym z nas ogromną traumę. Trudno opisać, co wtedy czuliśmy. Jakie myśli nami kierowały. Właśnie w Kambodży dostałem prawdziwą szkołę życia. Nauczyłem się odpowiedzialności, wytrwałości, pokory i tak jak kiedyś przechodziłem chrzest morski na zwrotniku Raka, tu przeszedłem chrzest misjonarski pod Krzyżem Południa. Wspaniała przygoda i niebezpieczna służba. ONZ wychodzi z założenia, że wszyscy uczestnicy misji pokojowych zawsze postępują zgodnie z najwyższymi standardami oraz wykonują swoje obowiązki w sposób profesjonalny i kompetentny. Żołnierz ONZ powinien respektować lokalne prawo, zwyczaje i tradycje, traktować miejscową ludność z szacunkiem,
podejmować działania w sposób bezstronny, uczciwy i taktowny. My, żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego na misji ONZ, UNTAK, tacy właśnie byliśmy. Postawione przez ONZ zadania wypełniliśmy wzorowo. Potwierdzeniem tego są podziękowania najwyższych władz ONZ dla polskich żołnierzy oraz pożegnanie przez miejscową ludność naszych wojsk. Życzę wszystkim kolejnym polskim misjom pod egidą ONZ, NATO, OBWE i tym podobne takich pożegnań i szacunku, jaki zaskarbiliśmy sobie u wspaniałej kambodżańskiej ludności, której daliśmy tak niewiele, a zarazem tak dużo. Liberty. Spotkanie trwa nadal. Utrzymuję ścisły kontakt z komandorem Krężlem. Wierzę, że nasza znajomość przerodzi się w przyjaźń. Jestem jedynakiem i mam delikatną pretensję do rodziców, że nie pomyśleli o rodzeństwie dla mnie. Mężczyzna nie potrzebuje wielu słów. Jeśli miałbym to szczęście mieć starszego brata, chciałbym, aby był podobny do komandora Jarka Krężla. I to by było, moi kochani, na dzisiaj tyle. Będzie 20. Pozdrawiam. Dobranoc. Nadeszło lato. Na Muszlowej Wyspie rozszumiały się palmy, zapraszając turystów. Mauzoleum motyla Brunona było licznie odwiedzane przez młode, nielatające kowale bezskrzydłe. Na samej Muszlowej Wyspie zaczęli się pojawiać osobnicy z odległych krain, tacy jak osówki na przykład. Wraz z osówkami pojawiła się moda na surfing, a także na pływanie na subie. Szczególnie upodobały sobie tę dyscyplinę sportu wścieklice. Mrówki, które czasem żywią się padliną. Niektórzy przybywali na Muszlową Wyspę, aby przeżyć jakąś szczególną przemianę. Na przykład z larwy w biedronkę. Inni wybierali medytację w pustelniach, kokonach motylich. Odnotowano nawet przypadki turystyki w celach rozrodczych. Nasz wynurt, który po swoim burzliwym spotkaniu z prosionką zakopał się w ziemi na długi czas, wraz z przyjściem lata zauważył, że życie to coś więcej niż schowanie się pod ziemią. Napatrzył się na tyle różnych ludzi, na tyle różnych stylów życia, więc postanowił wyruszyć i w swoją podróż życiową i odkryć, co w nim drzemie. Jakie jest jego prawdziwe ja? Odkryć swoje nowe marzenia, nowe pragnienia. Poszedł więc na drzewo. Szedł po świerku coraz wyżej i wyżej i myślał. Była to jego wielka życiowa pielgrzymka, a zarazem podróż do swojego wnętrza. Nie. Nie mogę tak dłużej żyć. Chcę, żeby w końcu w moim życiu zadziało się coś. To coś. Jestem już stary, poza tym żyję zaledwie kilka miesięcy. Chcę zrobić z tych kilku miesięcy taki użytek, taki mega, mega wynurci użytek.
To musi być coś, czego jeszcze nigdy, ale to nigdy nie zrobiłem, nie spróbowałem. Nie może to być złe oczywiście, ale musi to być szalone. Tak, musi to być mega, mega szaleństwo. Szedł i szedł i wyczekiwał jakiegoś snu, jakiegoś zapatrzenia, może jakiejś obserwacji albo wspomnienia, które będzie jego przewodnikiem po dalszym życiu. Czuł też, że jest w nim już teraz gotowość na nowe, na nieznane i że im starszy się robi, tym mniej mu zależy na opinii i reputacji. Tak oto wynurt poszedł do sklepiku, kupił sobie krótkie czerwone spodenki i wybudował, uwaga, uwaga, wybudował przeogromny skatepark. Tak, nie mylicie się, skatepark. Dumny i spełniony wynurt poglądał właśnie z góry na swe dzieło. Patrzył, jak prosionki cudownie robią triki, kick, flapy i flipy, jak zwójki tańczą swe piękne, bijące się tańce na skateparku. I już miał znowu schować się pod ziemię, bo nie widział już tu dla siebie miejsca, kiedy pojawiła się prosionka i zaprosiła wynurta do wspólnej zabawy na jego skateparku. Wynurcie, pokaż mi swojego najnowszego trika, proszę. Pokaż mi, jak zeskakujesz z najwyższego punktu skateparku. Mówisz i masz, prosionko. Prosionka w zachwycie obserwowała, jak wynurt skoczył pionowo na główkę, a mógł to zrobić, gdyż był wyposażony w poroże, które amortyzowało ten upadek. To popołudnie spędzili już razem, spijając wilgoć z łupin kartofli. Dużo rozmawiali. Bardzo lubili te rozmowy. Zawsze jakoś uspokajali się i zaczynali bardziej rozumieć samych siebie oraz tę drugą osobę. Wynurt w końcu wyartykułował, co w nim siedzi. Powiedział prosiące, jak bardzo czuje się wyobcowany i samotny. Pokazał też zdjęcie swoich rodziców, matki z jednym zębem i ojca ze wspaniałym porożem. To sprowokowało prosionkę, aby wyruszyć w świat. Bardzo zapragnęła odnaleźć rodziców wynurta, a w szczególności chciała poznać jego matkę. Musicie wiedzieć, że jak prosionka sobie coś umyśliła, to natychmiast starała się realizować. Uważała, że niezrealizowane pomysły to wielkie zło. Jak myślicie, udało jej się? Pan Marek znalazł wyjątkowy okaz robaka. O Jezu, jest to olbrzymi wielkości wynurt, znajduje się w
był pod taką, jak to się nazywa, kratą, nie? Gdzie się wyciera buty. Jest wielkości 4 cm, jest zasuszony. Bardzo musiał się dobrze czuć w tych mokrych liściach. Prosionka ze wzruszeniem przyglądała się, jak wynurt tulał się w milczeniu w ramiona matki, aby tam sobie spokojnie zasnąć jak mały chłopiec. Cześć, nazywam się Krzysztof Małkiewicz. Witam wszystkich i zachęcam do obejrzenia moich zdjęć ze skateparku. Miłego oglądania. Znajdujemy się na skateparku w Słupkowach, specjalnie dla Radio Koncao. Wywiad z dwoma sportsmenami. Powiedzcie, jaki sport uprawiacie? Bo może najpierw jak się nazywacie? Ja się nazywam Igor Wilej, to uprawiam ja Adam. No i właśnie. Uprawiamy kalistenikę, ale A możesz powoli to powiedzieć, bo nie znam takiego słowa. Kalistenika, czyli ćwiczenia na drążkach. Aha. Do tego siłownia.
A powiedzcie, jak to wygląda? Czy są takie jakieś rozgrzewki najpierw, Adam? Czy od razu jakieś trudne ćwiczenia się robi? Cześć, jak się nazywasz? Dobra, czołem. Nie no, na początku to zawsze trzeba się trochę dogrzać, rozgrzać. No i to są po prostu podstawowe elementy, baza, czyli pociągnięcia dipy, bar dipy, pompki. No i są jeszcze różne elementy, ale to już tak jakby trzeba już trochę stażu mieć. A jak długo już ćwiczycie? 2,5 roku, coś takiego. Bardzo długo, a taki powiedzmy, no jak długo trwa takie jedno wasze tutaj spotkanie, jak tak ćwiczycie? Do 1,5 godziny? 1,5-2 godziny, zależy. Super. Kurczę, jacy jesteście wytrwali. A powiedzcie, jak często sobie robicie takie treningi? 5 razy w tygodniu, 4, 5. Yes. Dlatego mamy jeszcze siłownię, nie? Bo tu na przykład przychodzimy 3 razy. No. A na siłowni ja mam w domu, to też 2 razy, 3 czasami. Ekstra. Czy nie będzie wam przeszkadzało, że troszeczkę was pofilmuję, jak będziecie ćwiczyć? Nie. No to dziękuję bardzo i udanego treningu. Dziękujemy. Pozdrawiamy Radio Koncao. To jest magnezja, czyli talk. Tym chłopaki sobie smarują ręce przed podciąganiem się. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym odcinku poznamy Simone de Beauvoir. Natomiast zanim zaczniemy, pozwolę sobie na krótkie addendum odnośnie Jeana-Paula Sartra. Otóż w zakresie etyki Sartre był autorem takiej koncepcji oczu najmniej uprzywilejowanych. Polegało to na sposobie rozwiązywania konfliktów społecznych, w których występują przeróżne interesy, potrzeby, koncepcje, często przeciwstawne, nawet w sposób agresywny, zwalczające się. Otóż on proponował rozwiązanie takich konfliktów poprzez uwzględnienie perspektywy tych, którzy są stroną najsłabszą, tych właśnie najmniej uprzywilejowanych. I to ma zapewnić sprawiedliwość proponowanych rozwiązań. Tę samą koncepcję chyba niezależnie przedstawił i rozwinął amerykański etyk John Rawls w swojej teorii sprawiedliwości. Do zapoznania się z tą teorią oczywiście wszystkich zachęcam, a sam być może do niej jeszcze powrócę. Możemy przejść do Simone. Simone de Beauvoir była życiową partnerką Jeana-Paula Sartra. Był to związek otwarty, co szokowało współczesnych. No ale kiedy patrzę się na zdjęcia Jeana-Paula, to może to zrozumieć. Może zrozumieć taką potrzebę. Najprawdopodobniej łączył ich głównie umysł. Simone zbudowała filozoficzną podstawę współczesnego feminizmu. Jej podstawową pracą w tym zakresie była książka pod tytułem Druga płeć. Co ciekawe, z dzisiejszej perspektywy koncepcje Beauvoir nie wydają się jakieś przesadnie rewolucyjne, ani nawet innowacyjne. Są po prostu znane, co świadczy o tym, że w jakim stopniu one przeniknęły do takiej świadomości nawet osób, które się filozofią nie zajmują, do takiej sfery politycznej, kulturowej. W zasadzie można powiedzieć, że nic tam nowego nie ma. I to jest pewien sukces, ponieważ koncepcje te właśnie ona zaproponowała jako pierwsza. Temat książki zawarty jest w tytule i zarazem główny jej rys. Druga płeć, czyli kobiety. Ta drugość, wtórność polega na tym, że one są identyfikowane w odniesieniu do mężczyzn, do tej płci ważniejszej, pierwszej, co oczywiście Simone podważa, z czym się nie zgadza, co ją boli. Stanisław Srebro, Rembajło. Widowisko z cyklu Światło i dźwięk. Jaman. Simone de Beauvoir stwierdza, że kobietą się nikt nie rodzi, że kobietą się staje, podkreślając wpływ wychowania dziewczynek na to, jakie stają się kobiety, jakimi się te dziewczynki stają kobietami, że są właśnie nieszczęśliwe, nie realizują siebie z tego powodu, że wszystkie ograniczenia związane z byciem kobietą są im narzucane już w dzieciństwie. Beauvoir rozróżnia płeć warunkowaną biologicznie od płci, która jest takim swoistym społecznym konstruktem ze wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z prawa, z kultury, z mody nawet, tak? Kwestia noszenia spodni czy spódnicy. Z religii oczywiście, tak? Kobiety na przykład nie mogą pełnić posługi kapłańskiej w niektórych religiach. Tak? Te wszystkie kwestie powodują to, że kobieta staje się tą przedmiotem, można powiedzieć, represji takiej zbliżonej do na przykład szowinizmu rasowego. Czyli jest prześladowana z tego powodu tylko, że ma taką, a nie inną płeć.
Elementem takiego szowinizmu jest również otaczanie kobiet takim nimbem tajemniczości, takiej wyjątkowości. Być może intencja była kiedyś pozytywna, natomiast sprowadza się to do tego, że kiedy kobieta no, mówi coś, co jest dla niej istotne, albo zachowuje się w jakiś nietypowy sposób, to mężczyźni, jak można się domyśleć, często to zbywają, właśnie traktując ją, że ona jest tajemnicza, niezrozumiała, jest takim ulotnym ptakiem, jakimś motylkiem, kobieta zmienną jest i tak dalej. I w ten sposób rezygnuje się tak naprawdę ze zrozumienia poprzez takie, no, trzeba powiedzieć, dość prymitywne tłumaczenie, że kobieta jest z innej planety, w związku z czym być może nie warto nawet się w jej problemy zagłębiać. To tyle, jeśli chodzi o feminizm. Drugą, myślę, istotną kwestią, którą poruszała Beauvoir w swoich pracach i jest jej również autorką, jest etyka wieloznaczności. Ta koncepcja polega na tym, że sytuacje etyczne, etycznych wyborów, w których znajduje się człowiek, nie są tak oczywiste, jakby chciała etyka deontologiczna. Człowiek jest zmuszony do podejmowania wyborów, w których nie ma jasnego rozeznania, co jest dobrem, a co złem. Te kwestie są wymieszane, jest tyle wymiarów, im głębiej się w te problemy wchodzi, w te sytuacje wchodzi, tym trudniej jest podjąć decyzję, ponieważ więcej wymiarów ukazuje się naszym oczom. Ta sytuacja powoduje, można powiedzieć, taki dyskomfort psychiczny, ponieważ no, w końcu człowiek ma świadomość, że no, nie może wybrać dobra, bo nie ma żadnego dobra. Są dwa złe wybory, są dwa wybory, które są na przykład egoistyczne, tak, że im głębiej na przykład się wchodzi w altruizm, tym więcej widać własnych potrzeb, które człowiek realizuje. I w ten sposób można zrobić taką, dokonać takiej dekonstrukcji każdej idei dobra, którą próbuje człowiek realizować. No i jaką receptę daje Beauvoir? Otóż ona proponuje przyjęcie takiej postawy, można powiedzieć, heroicznej, ponieważ człowiek, uwzględniając te swoje ograniczenia i tą wieloznaczność w zasadzie wszystkiego, powinien, zdaniem Beauvoir, mimo wszystko realizować swoje zamierzenia i działać i żyć tak, jakby miał kontrolę nad swoim życiem. Czyli brać w nawias, pomijać to podstawowe ograniczenie, które ona zdefiniowała. Dziękuję. Nie pójdę w noc świętojańską szukać kwiatu paproci. Niechaj mnie raczej swoim blaskiem księżyc ozłoci. Synka do serca przytulę, ucałuję jego jasną głowę. Bliskości i szczęścia moment podzielę na połowę. Bo miłość się mnoży, kiedy się ją dzieli. I szczęśliwy będziesz wtedy, gdy się rozprzestrzeni. Wszystkie prace są wspaniałe. Ciężko wyłuskać lepszą i najlepszą. Jeśli jednak muszę to zrobić, oto moja ocena. Pierwsze miejsce – kwiat różowy. Za oryginalne podejście do tematu i spojrzenie na sztukę z szerszej perspektywy. Instalacja łącząca w sobie technikę malarstwa akrylowego z instalacją przestrzenną w naturze. Świeża i pomysłowa praca. Właśnie za tę lekkość tej pracy pierwsze miejsce. Drugie miejsce ex aequo liściokwiat i złoty kwiat.
Rysunkiem nazywamy wszystko, co pozostawia jakiś ślad na powierzchni. Fajnie, że w tej pracy autor dokładnie przemyślał sposób jej wykonania. Metoda stempla, bądź można powiedzieć monotypii, polegającej w tym przypadku na odbiciu kształtu rośliny na drewnie, dała bardzo ciekawy efekt. Do tego doceniam fakt wybrania za podłoże plastra drewna, co w przypadku próby oddania charakteru paproci podkreśla jej związek z naturą. Złoty kwiat. W tej pracy podoba mi się jej spójność z tematem oraz doceniam wybór klasycznej, tak szlachetnej techniki jak rysunek kredką. Dobrze wyważona centralna kompozycja. Wszystkim uczestnikom konkursu gratuluję. Agata Krasowska. Myć czy nie myć? Poziomka dojrzewająca w parującym psim morzu, na które słońce promieniami tak łupia. Przecież pies nie utrzyma dłużej w kroczu, a i może też rosną na dzikiej kupie. Ja je zajadam i mam to w dupie. Miałem ich nie zjeść? Po moim trupie.